Zakończyła się pierwsza sesja Rady Miasta Wejherowa ósmej kadencji. Wszyscy radni wybrani na kadencję 2018-2023 złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa został Jacek Gawka z Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami. Za wyborem głosowało 15 radnych, przeciw było 5, a jeden wstrzymał się od głosu. Na wiceprzewodniczącego Rady Miasta został wybrany Wojciech Kozłowski z Klubu Radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. Na Wojciecha Kozłowskiego oddano 15 głosów, a 6 było przeciw. Pomimo dwukrotnego zgłoszenia kandydatury Marcina Drewy z Prawa i Sprawiedliwości na wiceprzewodniczącego Rady Miasta, nie otrzymał wymaganej liczby głosów. W Radzie Miasta Wejherowa funkcjonować będzie 9 komisji. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Komisja Rewizyjna, Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów, Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, Komisja Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Komisja Spraw Komunalnych oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.